No siemano, dzisiaj przechodzimy mapki od widzów, ale poniżej 40% ukończenia, przez co te mapy powinny być trudniejsze. I zobaczymy, czy rzeczywiście tak będzie. Tutaj mamy setną rundę, mamy bardzo dużo kasy i bardzo mało małpek. Dobra, postawię sobie od razu Darklinganera. Darklinganer widzę, że pod piąty tier musi być zrobiony. Nie wiem, czy to jest jedna właśnie z tych mapek, które będzie rzeczywiście trudniejsza, czy wręcz przeciwnie, zablokowane, cel niezależny. O, to sobie weźmiemy. Ja wiem, że tego nie widzicie, bo kamerka zasłania, dlatego po prostu wam to wszystko tutaj mówię i tłumaczę. Dobra, trzeba Churchilla sobie postawić. Jego ten skin chyba jest inspirowany Power Rangersami. Tak mi się zdaje, ale nie jestem na 100% pewien. Inżyniera. O, inżynier pod górne drzewko idealnie się tutaj sprawdzi. I mamy wioskę. Okej. No to wioska pod górne drzewko, z tego co widzę. Tutaj sobie postawimy kolejną wioskę. I co ja mogę jeszcze tak naprawdę postawić? Mogę balonową pułapkę, piankę czyszczącą. Ej, wiecie co? Ta pianka czyszcząca może mi tutaj troszeczkę pomóc. Także postawimy ją sobie w tym miejscu. Weźmiemy sobie jeszcze to i jeszcze... tak naprawdę nie wiem. O, mogę kolejny czwarty tier postawić. Także jest git, cyk, 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 cyk. I puśćmy tą mapę, bo wydaje mi się, że troszeczkę overkill to jest. I przejdę to bez problemu, a przyznam szczerze, że nawet nie sprawdzałem, jakie tutaj są dodatkowe modyfikatory. Nie, no to jest zwykły bat. Ej, słuchajcie, to jest najzwyklejszy, prosty bat, więc nie wiem, czego się tutaj tak naprawdę spodziewałem i czego się bałem i dlaczego tyle małpek postawiłem. O, DDT, okej, lecą. Widzicie, ta pianka tutaj mi dobrze też pomogła. Tak, i poradziliśmy sobie, nie wiem, możliwe, że po prostu ktoś rzeczywiście sobie z tą mapką nie poradził, ale miała 30% ukończenia, więc się tutaj łapała. Mamy kolejną od KPC-a, 31%, więc zobaczymy, czy rzeczywiście ona tak będzie. Ma 4 łapki w górę, wy też możecie zostawić łapkę w górę pod tym filmem. Dziękuję oczywiście za to i jeżeli szukacie tanich gierek, no to skoro flotar na Kinguin, wiadomo, że można sobie zaoszczędzić kasę i aha, mamy... Okej, 98 runda, ciekawe, ciekawe, tu sobie weźmiemy to i mogę mieć jednego darta postawionego i oczywiście zrobimy też sobie podgórne drzewko i naprawdę jeden dart sobie poradzi z tym? Okej, stworzyliśmy najmocniejszego darta z tego, oj, przebijałem się, a ja mogę jeszcze atak speeda odpalić, widzicie, kompletnie nie użyłem tej umiejętności, 98 runda, ty jak on bije? Ale ma, wiadomo, dwie wioski, nie? Pod sobą. I może niszczyć wszystkie typy balonów. Jeszcze ma dodatkowe boosty. Nie! Przebiją się niektóre balony. Dobra, 5000. To jest tragiczne miejsce na tego darta. Zdaję sobie z tego sprawę i najprawdopodobniej lada moment wezmę... Zresetuję tą mapę, chciałem powiedzieć. Może nie będzie takiej potrzeby, ale chciałem zresetować tą mapę i postawić po prostu tego darta na środku tutaj. A wygląda na to, że bez problemu powinniśmy sobie z nim poradzić. I mam już boosta, więc... Używamy boosta, bum! Ale teraz będziesz napierdzielał, pięk! Chociaż nie. Nie, źle użyłem boosta. Bardzo źle użyłem boosta. Chwila, on sobie poradzi, czy sobie nie poradzi? Bo cały czas wioska tutaj nawala pod to górne drzewko i ona chyba 200 balonów niszczy. DDT się przebiły? Nie, nie przebiły się. Piu, piu, sobie strzela. Chyba możemy sobie nawet to przyspieszyć do prędkości razy 5. I teraz zobaczyć... No, dobra, udało się przejść za pierwszym razem. Ej! Czy te mapy są naprawdę takie trudne, że ludzie sobie z nimi nie radzą, czy o co chodzi? Bo aż się zaczynam zastanawiać. Krysia XD, 38% ukończenia. Może powinienem na samym razem mapy, które mają na przykład 10, mniej niż 10%. No zobaczcie na to, mamy małpkę pirata, aha. Ja już wiem, co tutaj będę musiał zrobić. I wy też wiecie, co będę musiał zrobić. Po prostu będę musiał postawić paragon i wciągnąć opancerzonego bada. Chyba o to chodzi, czekajcie, to jest środkowe, czyli robimy go sobie pod górne i mamy 594 tysiące. Czy paragon na pierwszym poziomie wystarczy, abym to zrobił? Zaraz się przekonamy, ale strzela w niego. A, okej. I po raz pierwszy, chyba to była pierwsza mapka, w której miałem, moje zadanie polegało na tym, że mam zbudować paragon. Chyba jeszcze nie było takiej mapy, chociaż możliwe, że po prostu o tym zapomniałem. Także na razie 31%. Ja szukam wyzwania, szukam mapy, na której spędzę 15 minut. O, 40%, dobra. To sobie weźmiemy. Na której spędzę dużo czasu i nie będę wiedział, co mam po prostu zrobić i się po prostu poddam. Bo takie mapki też się tutaj zdarzały. Dobra, co my w ogóle mamy? 60 runda, BFB. Mhm, i tylko BFB? Ja mam tak dużo kasy? Czekaj, nie, no, to mi coś zaczyna po prostu nie, no wezmę sobie to nawet. Już myślałem, że mam maksymalnie drugie tiery, ale mam piąty tier.
mogę nawet wioskę sobie postawić i tą ekipą bez problemu powinienem pokonać. Ba, nawet im kupię jeszcze, zobaczcie, ulepszenie obrony ojczyzny. Okej, no troszkę biją, okej, przebiły się. Dobra, czyli trzeba będzie jednak mimo wszystko postawić coś więcej. Zobaczmy, druid, ninja pod czwarte drzewko. Ninja pod czwarte drzewko, znaczy pod czwarte, pod trzecie drzewko. Idealnie się tutaj sprawdzi, bo będzie mógł nakładać, dawać bomby. Tu mamy super małpkę, a super małpki nie można zrobić, ale wiecie co? I tak ją zrobię. O, pod coś takiego, fajnie ona sobie się będzie sprawdzała. Tu nic nie mamy ciekawego, tu też nic nie mamy. Tutaj trzeci tier, czwarty tier punkt zerowy. Dobra. Widocznie autor chce troszeczkę chyba nas zmusić do używania środkowych drzewek. I można też... O, Gluganer. Gluganer? Pod piąty tier? Przecież ten Gluganer pod piąty tier powinien sobie bez problemu poradzić ze wszystkim. Dobra, weźmiemy sobie tak i kolejna wioska. Nie wiem, czy się uda to zrobić. Dobra. Nie no, powinno wystarczyć. Ja też przesadzam może troszeczkę i za dużo daję po prostu tych małpek. Ale wiecie, jeżeli mam tak dużo kasy... No to chciałem po prostu tego użyć. Dobra, za drugim razem udało się to przejść. Na razie nawet niepotrzebne było żadne cięcie, w którym po prostu sprawdzam po kolei każdą małpkę i później mówię, o, może o coś takiego chodzi. Dobra, 31%, 43% i mamy 10%. Liczę na to, że tutaj mi to naprawdę napsuje krwi. Oj, to jest mapka, na której, z tego co kojarzę, tak, możemy tutaj postawić. Tutaj możemy sobie to sprzedać wszystko. I te pola, tą mapkę chyba do tej pory raz rozgrywałem, to polega na tym, że mamy tutaj fioletowe pole, czyli możesz postawić fioletową małpkę. Mamy na przykład pomarańczowe, no to coś supportującego, o, na przykład tego gościa. I to jest 160 runda na 160, wow! Pewnie piąte tiery mam, wielki sabotażysta, dobra. Tutaj dolne drzewko, o! Ej, to będzie ciekawe. To będzie bardzo ciekawe. I balony idą w dwie strony. Wiecie co? Ja sobie może szybko sprawdzę. Czyli mamy dużo zomgów do pokonania. Spoko. I one... Aha. Dobra, rozumiem. Na pewno Gluganer by mi się przydał. Czy mamy Gluganera? Mamy Gluganera i Gluganer ma tutaj wszystko odblokowane, więc bardzo, bardzo dobrze. Tylko pytanie tak, ja mogę postawić tutaj. Gdzie mogę jeszcze w ogóle wstawiać na tej mapie małpki? Tutaj, w tym miejscu mogę. Dobra, ja bym sobie postawił tak, ciebie w tym miejscu, żebyś spowalniał wszystko, co się na pewno bardzo przyda. Tutaj bym postawił, pyk, a, ciebie mogę tylko. Dobra, to zawsze wciągniesz mi jakiegoś balona, chociaż nie ukrywajmy, to jest raczej słaby, bardzo słabe ustawienie. Tutaj w środku potrzebuję coś, co bardzo mocno... spowolni te balony i coś, co będzie mega mocno teraz biło. Tylko pytanie, co to ma być? Mogę postawić... Aha, mogę to postawić. Tutaj ciebie nie mogę. O, niektóre małpeczki widzę, że są mega zablokowane i jesteśmy jakby zmuszeni do używania czegoś, czegoś innego, co czego w sumie normalnie bym nie użył. No ale dobra, czasami tak po prostu jest. Gluganer pod górne drzewko też sobie go zrobimy. Lepszy klej. Snajper. Nie, snajpera i tak bym nie postawił tutaj. Tak, shooter. Ice Monkey, zero absolutne, także też tutaj będzie idealny. Zmarzliniam, balony poruszają się wolniej, nawet gdy się rozmrożą, idealnie. I na pewno, oj, nie zmieszczę już ciebie. Ha. I co ja mam zrobić w takiej sytuacji, jeżeli są takie problemy? O kurcze, kurcze. Sekunda, bo troszkę skończyły mi się pomysły, bo zobaczcie, supportujące małpki są poblokowane, praktycznie wszystkie, więc tutaj nic nie zrobię. Obstawiłem to miejsce, ale to jest za mało. Dobra, postawiłem chyba wszystkie piąte tiery, jakie mogłem, ulepszyłem także obyna na 20 poziom, także czas w końcu zobaczyć, jak to będzie wyglądało. Oczywiście trzeba używać wszystkich umiejętności od razu. Może to też jest kolejny overkill i tak naprawdę nie potrzebuję tego wszystkiego używać, ale mimo wszystko po prostu chcę spróbować i na razie nawet nie przyspieszam gry, żebyście plus minus widzieli, co się tutaj dzieje. A, i widzę, że ten pirat wszystkie małpki zgarnia, bo cooldown na umiejętności jest naprawdę bardzo, bardzo mały. Dobra. Oj, DDT się przebijają. A nie, nie przebijają się. Tak, przebijają się. Niektóre się przebijają. Dobra. Spowolnimy sobie małpeczki, użyjmy umiejętności. W sumie tak naprawdę ja mogę spamować wszystkimi umiejętnościami, bo mam naprawdę bardzo, bardzo mały cooldown. Także robimy, jak widzicie, wszystkich. Wszystko używamy, co tylko mogę.
żeby jak najbardziej spowolnić. Wiadomo, te bady jeszcze pójdą do środka, a w środku mam przygotowaną chyba największą siłę, jeżeli chodzi o te wszystkie małpy, jakie tutaj są. Dobra, spowolnienie, cyk, cyk, jeszcze większe spowolnienie, wciąganie wszystkich, a nie, wszystkich balonów nie mogę wciągnąć. Dwa bady są, ale te dwa bady powoli, powoli, a tym powinienem spamować jak najwięcej. Te dwa bady są powoli niszczone, więc liczę na to, że rzeczywiście uda się je rozwalić, bo zobaczcie, że ja mam jeszcze dwie rundy do przejścia. Także to nie jest ostatnie, co tutaj mamy. O, zombie jest. Dobra, to teraz możemy na prędkości razy 5 sobie pograć. Ja po prostu będę używał wszystkich klawiszy, czyli puszczam na przykład myszkę i robię raz, dwa, trzy, cztery, pięć, sześć, raz, dwa, trzy, cztery, pięć, sześć. I po prostu w ten sposób próbujemy to przejść i zaliczyć tą mapę. Nie wiem, czy to było rozwiązanie, którego autor tutaj jakby ode mnie oczekiwał, ale i tak to zrobimy, bo jak widzicie, 162 runda, ostatnie balony są i udało się wygrać. Także trzeba było postawić dużo tych małpek, ale no znowu nie powiedziałbym, żeby to była trudna mapa. Patrząc na to, że ona ma 10% ukończenia, to naprawdę zastanawiam się, jak reszta po prostu nie mogła tego przejść. No ale nieważne, bo mamy kolejną mapę od Tygryska YouTube, 28%. Zobaczmy, co tutaj Tygrysek dla mnie przygotował. Chyba trzeba będzie mimo wszystko po prostu jeszcze bardziej obniżyć jakby procent wygranych. Dobra, weźmiemy sobie to, obrona ojczyzny. Co my tutaj mamy ciekawego? Setna runda, czyli tak zwany bad. Arcymistrza ninja sobie postawimy na pewno. Szukający shuriken, alchemik też się przyda. Cyk, cyk. Nekromanty nie chcę. Mrocznego mistrza w sumie też postawię sobie. Raczej to ten setup, który mam tutaj, powinien bez problemu już pokonać tego bada. Ale i tak, jako że mam jeszcze 60 tysięcy, no to wiecie, trzeba to wykorzystać. O, dowódca, ile to kosztuje? 37 tysięcy, ale to tak mało kosztowało zawsze? Dobra, piąty tier, jeszcze 7 tysięcy. No to spowolnienie. Okej, okay, dobra. Zobaczmy, czy się uda. Chociaż? Nie no. Nie wiem, co się dzisiaj dzieje. Ja wiecie, nagrywam te odcinki z challenge, żebym cały czas nie grał tylko na double cash mode, bo już powtarzałem to parę razy, ale naprawdę się człowiek do tego przyzwyczaja i później bardzo trudno powrócić do, wiecie, zwykłej gry, bez właśnie tych wszystkich ułatwień, jakie tam mamy, więc raz na jakiś czas po prostu coś takiego jest fajne. 11 tysięcy. Dobra, 11 tysięcy. Nie wiem, z jakiegoś powodu mam ochotę to zrobić i to zrobić i może... Nie, to są pierwsze rzeczy, które stawiam. To jakby nie jest w żaden sposób... Oj, dobra. No to nie, to jest bardzo zły pomysł. Ale się dużo balonów przybiło. 11 tysięcy na pokonanie 63 rundy. Na pewno to jest coś bardzo, bardzo prostego, a jakbym zrobił coś w tym stylu? To nie, to będzie cofało balony. A, i on nie widzi kamo. A wioska? Mam wioskę. Dobra, postawię sobie wioskę i jeszcze raz druida. Tylko zrobię go teraz o, w ten sposób. No nie, nie radzi sobie z opancerzonymi ceramicznymi balonami. Z jakiegoś powodu cały czas mam w głowie Ice Monkey, że Ice Monkey gdzieś mi się po prostu utrwaliło, że to jest bardzo dobry sposób na pokonanie właśnie 63 rundy. Ale możliwe teraz jest to, że gadam kompletne głupoty i tak wcale nigdy nie było. Zrezygnowałem z Ice Monkey, żeby postawić coś innego i jak widzicie, na razie idzie to dobrze. Zobaczymy, jak z mobami sobie poradzę. Dobra, moby są rozwalane i kurde, coś się przebiło, nie. Czyli zamieniłem Ice Monkey na alchemika i bomb shootera, bo jedyna rzecz, która mi nie dawała tutaj spokoju, to, że te moaby były mega ściśnięte. I tak zacząłem myśleć, co zadaje duże obszarowe obrażenia. I jedyną rzeczą, do której właśnie doszedłem, był bomb shooter. Także bardzo fajna mapka. Tutaj musiałem już chwilkę pomyśleć. No pierwsza myśl okazała się, że to nie było to, ale coś mi się kojarzy, że właśnie jedną z najlepszych metod na pokonanie 60, na przejście 63 rundy jest właśnie Ice Monkey 2.04. Ale tutaj jakby nie jestem na 100% pewien, więc jeżeli gadam głupoty, to bardzo przepraszam. Po prostu gdzieś mi się to rzuciło w oczy. Jeszcze sobie jedną mapkę przejdziemy. 26%. Dobra, zobaczymy. Tutaj mamy tak. Aha. Cooldowny. Dobra, powinienem wiedzieć, o co chodzi. Setna runda. 500 000 kaski mamy.
I co ja mogę tutaj postawić, co? Na pewno sobie Saurę ulepszę na 20 poziom. Nie wiem czemu, czy to jest jakby tutaj potrzebne, ale na pewno nie zaszkodzi. O, kolczasty dywan. Jedno z moich ulubionych, jeden z moich ulubionych piątych tierów. Mimo tego, że on nie jest jakiś taki, wiecie, super specjalny, to lubię go stawiać. Weźmiemy sobie, postawimy. Ojejku, ja kupiłem piąty tier! Oj. No to nie tak miało wyglądać. Dobra, cyk. Jak widzicie, wszystko robię pod tego, pod jedną małpeczkę. Dobra, umiejętności sobie używaj. Oj, powoli, coś tam bijemy i dywan. Halo, bad? Czy to wystarczy, żeby przejść tą mapkę za pierwszym razem? Kurde, trochę brakło, no ale trochę strollowałem, nie ukrywam, bo kupiłem piąty tier alchemika, więc trzeba będzie postawić coś innego. To spróbujmy czegoś o wiele prostszego, bo mam tutaj super małpkę pod dolne drzewko, mam także helikopter, mam inżyniera, którego pułapka powinna być w sumie na samym końcu, także mam nadzieję, że zdążę ją postawić. I zobaczmy, czy tego bada uda się rozwalić, bo chodzi o to, żeby zniszczyć bada, a resztą balonów powinien się zająć właśnie inżynier. I jak widzicie, udało się to zrobić, bardzo, bardzo fajna mapka. I co, 26% ukończenia. Ja wam dziękuję za uwagę, mam nadzieję, że miło spędziliście czas. Dzisiejsze mapki były spoko, ale chyba byłem przygotowany na coś o wiele, wiele trudniejszego.